Magda Żakowska, dzień dobry. Upał odpuszcza i nareszcie jest czym oddychać. Jutro także na niebie przeważać będzie słońce, ale niedługo cieszyć będziemy się stabilną pogodą, bo burze w przyszłym tygodniu powrócą i znów te zjawiska mogą być gwałtowne. Do kraju płynie chłodniejsze powietrze. W nocy front, ten burzowy front, zaznaczy się zwłaszcza na wschodzie, tam zanikające opady deszczu, a także burze w pozostałych regionach rozpogodzenia. Na wschodzie nadal bardzo ciepło, o poranku 20 lub 18 stopni, chłodniej w regionach zachodnich i na Pomorzu od 15 do 13 stopni. Również jutro, zwłaszcza przed południem na wschodzie, jeszcze zanikające opady, poza tym dużo słońca. Po południu na krańcach zachodnich i na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, ciepło 25-26 stopni, chłodniej trochę w regionach zachodnich, około 23 kresek. Zarówno wieczorem, jak i w nocy w regionie również przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. O poranku na termometrach będzie 14 stopni, powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Jutro dużo słońca, przed południem pojedyncze obłoki, po południu zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach około 24-25 stopni. Wiać będzie z zachodu słabo i umiarkowania. Ciśnienie w dalszym ciągu zamierza się wahać. Jutro w południe na barometrach zobaczymy 1007 hektopaskali. We wtorek znów popada, nawet zagrzmi. Środowe przedpołudnie słoneczne, po południu zacznie się chmurzyć, popada, a lokalnie wystąpią też burze. Bardzo ciepło, od 25 do 27 stopni. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, jeszcze lokalnie przydadzą się parasole. W nocy znów bardzo ciepło, 17 lub 18 stopni. W czwartkowe popołudnie przyjemnie ciepło, od 24 do 26 stopni. Taka pogoda zachęci nas do spacerów, ale uważajmy, by nie zaskoczyła nas nagła zmiana pogody. Kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.